Co się to stało? Jak co się stało? Co to za wezwanie? A integracja kiedy? No nie wiem kiedy. Wtedy, kiedy jest czas. No to jest parę minut czasu. Ja? No jak, nie, jak tak? Fajnie. Żebyście nie musieli w domu gotować, to żebyście sobie zjedli coś tutaj. To fajnie, to super. Coś zimnego się napili. A reszta gdzie? Ja. Powinni przyjechać za chwilę. Jest i Przemek. Po chwili dojechali też Mati z kumplem. Cześć, Remigiusz. Hej, Mati. Siemka. Remigiusz. Jakie ma stopki? Kaskowe. A myśmy się jeszcze dzisiaj... No to na jutro. A ty się wywalił? Nie. Dobra, skończyć pierdzielić. Do stołu, już. Będzie mi to teraz moplikować. Kiełbaski już dochodzą. Kto ma ochotę, może połowić ryby. Ale z główną niespodzianką Justyn czekał do zmroku. O, o idzie, idą. A, ładnie poszło. Najlepszy moment. Trochę nas Justyn zaskoczył tym spotkaniem, bo nie wiadomo, o co chodziło. No ale za chwilę się wyjaśniło, że Justyn znowu miał jakiś szalony pomysł. Ty się wziął zawsze tak na koparce, wyżywasz, a każdy później mówisz, że taki spokojny jesteś. No tak, bo się zawsze uspokajam. Justyn wyżywa się na joystickach, a my na sprzętach. Młotki, brechy i jazda. O. No i poszło. Jaka pozycja! Spojrzenie, patrz. A jaki skupiony. No. I widzisz, że wszystkie nerwy poszły. Patrz. Jeszcze nie, to później by nerwy schodzą. Teraz to jest napięcie. Widzisz, budynki stoją 100 lat, niekiedy więcej, a przyjeżdżamy już nie ma nic. No ale spójrz też na to, że ile czasu ludzie to budowali, a ty koparką 15 minut i nie ma. Amba Fatima. Było i nie ma. I Armagedon. Jesteśmy wszyscy tutaj tak już bardzo długo z sobą i tak się staram, żeby tak było. Jak ktoś przyjdzie i weźmiemy kogoś, to zaraz to się oddaje odczuć nawet po kontaktach. Oni między sobą kontakty nie pasują i to się da wyczuć, że to z tego nic nie będzie.